Siemaneczko, jestem Peppertem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie zbierać soję. Nie wiem, czy zbierać sobie soję, ale kasa poszła z mojego konta na nowy nabytek, który no, powiedzmy, już w tym sezonie jest już w tym momencie nawet przymusowy, czyli no, szczepa od tego samego gościa. I bo gości już tam wymieniam sobie na większe. Dwa takie zestawy od niego właśnie w pięknym stanie, ta przyczepa jak tam ta właśnie była. A niestety troszeczkę dłużej wisza, bo mi wyszła w granicach 17 tysięcy, więc spore pieniądze. No ale jednak już takie dwie przyczepy, które pomieszczą połowę 8 tysięcy, prawie 8 ton, więc to już będę miał fajny towarek, więc już będzie luksus. Bez zbędnego pitolenia lecimy z tematem, bo powiem wam szczerze, że jest Mubin soja w tym sezonie dość sobie ładnie leci. Patrzcie, jak to ładnie teraz w tym sezonie. No, akurat chyba widać dobry rok na właśnie na Mubin. Mubin o soję trafił. Brawadę. Ja w jedną stronę miał 50%. Ale teraz możemy jechać. Pod tym względem, że naprawdę jest lepszy. Tak, no tutaj wszystko z tego pola będzie szło na sprzedaż bezpośrednio. Tego nie będę magazynował. Jedynie co magazynuję, no to owiec. Tutaj też nie wiem, czy to mnie już gotowo też nie będę sprzedawał. Ale wszystko się okaże w późniejszym czasie. Jak to tylko finalnie wyjdzie. Dobra, wszystko jest, sieczka jest. Sieczkanie założone oczywiście. Przygotowane, więc też można sobie elegancko lecieć. Bardzo fajnie, mówię, ten sezon robi ten modzik, który dodany jest, który zmniejsza bądź zwiększa polony, na przykład ten ma wpływać, zwiększa polon. Znaczy, on dodaje taką możliwość, będę to w tym odcinku nazywa, który daje staty od 0,5%, nie, od 0,5 do 2,5 raza, o, raza większy plon. W tym roku widać ten 2 razy, 2,5 raza jest większy plon, bo naprawdę jest zajebiście ładnie sypie ten mobil. Uważajcie, już mamy 60%, więc nie ma opcji, że my nawet dojedziemy w drugą stronę. No, cieszyć się, aby 2200 zł za łubin. W tym momencie no łubin, czemu mówię łubin? A chyba łubin, soja, wiadomo o co chodzi. 2200 zł za ten właśnie tą soję, więc myślę, że to jest dobra cena pod tym względem. No i mam blisko do odwozu, więc tutaj zobaczymy. Kwestia teraz najważniejsza, ile tego na odcinku uda mi się zgłosić, bo tego oczywiście nie wiem. No ale pan będę się teraz właśnie ten bum winien zsiąść, później będą się na włosy. Z nowym nabytkiem, tak, proszę państwa, nowe nabytki będą, bo dostałem właśnie decyzję odnośnie progu, dość ryzykownie. Na grabakę jeszcze jako taką właśnie będę miał, bo na podobakę z tym, żeby ułożyć 50%, 50% na walkę, na zgrabiakie dostałem 60%, to tak nie jest tak źle. Walka będzie kosztować mi około 100 tysięcy, tam chyba 96 tysięcy, czyli no niecałe 200 tysięcy od walka będzie kosztowała tam, tutaj pokazywałem. Ryzykowne było zagranie, ale tak, no jest do walka. Dlatego też muszę pieniądze zbierać, teraz coś tak akumulator zrobiła, tak sąsiadka sobie kurwa, że muszę odkupił od niego pola. Właśnie ta poprzednia godzina, która była wybrana, była wieżowa. Wyjęta. Teraz też... Jak to się dzieje? Teraz ładowarka. Tej kasy trzeba będzie mieć, no myśl, sporo pod tym względem. No, żeby to jakoś... ubierać, on gdzieś jakoś tam pójdzie, no ale trzeba, my finansowanie nie dostałem, to trzeba to już na ktoś nie wydźwignąć i będziemy tak jakoś brać.
tu już musimy sobie to wyciągnąć na synu. Troszkę będzie ciężej, ale zawsze jakoś tam powinno się zielone chyba. Zobaczymy tutaj, jak mi się uda. Tylko powiedział, że mogę podjechać do czego. Żeby sobie krzywdy nie zrobili. No i coś tutaj mi przeszkadza. Nie zdawania, czy zrobi mi tyk. Przepraszam. Odpalimy sobie case'a. Wystawimy się na luzie case'em teraz. No i jakoś może tutaj powoli się zaczniemy sypać. No takie problemy, jeśli nie mam czasu, żeby to przygotować zbytnio. Bo lepiej się tego z godziną z polami tutaj, no. Wszystko leci powoli, no, ale nie jest tak źle. Bo ta pora to idzie jak to z nosa. To sama. Ale co robi? Kurde, bo szczepy to będą bite tutaj. Słuchajcie, żebym teraz miał tu gdzieś możliwość postawienia. My na łąkę mogę sobie robić. Dobra, niech sobie to stoi. Sobie wsiadam do bizuna. Pami. Dobra. Coś to będzie trzeba mądrze zrobić, bo tutaj tak... Ogólnie... chcę powiedzieć. Te pole, na dzierżawie, właśnie teraz po zimie, jest ostatnim sezonem, w wolności chcę z powrotem, więc inaczej, no to jeszcze będzie jeden sezon, jeden możliwy tutaj, właśnie, bo się chce je sprzedać, z powrotem oczywiście, jeśli nie chcę sprzedać, chcę, więc teraz zastanawiam się teraz jechać, no tak jest strasznie. Jest nieoformowane te pole. Nie zastanawiam się właśnie czy jebać, czy jednak nie. Znaczy, czy mogę go pokrywać. Z jednej strony fajne, z drugiej strony taka pyśka. Ale jest problem z tym terenem. Żeby tu wziąć się jakoś uprawiać. No tutaj cena też jest niemała. Czekajcie. Ja tak na szybko teraz kliknę. Ale zobaczymy czy mi się tak uda ładnie później wciąć. Też mniej więcej. Nie pamiętam dokładnie te pola ma już 76 tysięcy. No. No i gościu właśnie na 30 tysięcy. Żebym zapłacił. Szczerze nie wiem teraz. Kurwa taka akumulacja teraz wszystkiego robi. W tym sezonie. Te zjeżdżały są jednak fajne z jednej strony. A z drugiej strony są, widzicie, problematyczne, bo teraz wreszcie chcę, żebym kupił, a pieniędzy nie mam. Na szczęście ten traktat, wiecie, pod tym względem, iż na to się zmienia, żeby nie zrobić. Że jeszcze jeden sezon będę robił. Jeszcze jeden będę uprawiać sobie to zbiorę. Wtedy nie ma, to będzie, nie wiem, czy rzepaku to wiadomo, już nie uda się. Jakaś, bo jest wrzesień. Ale myślę na jakimś tutaj, nie wiem, żytem nawet tutaj, że to strzelić chyba z powodem. Właśnie to było, że tam kieszonki, że to chodzicie w odpowiedza. No i było to. I teraz co ja? Więc teraz pewnie liczę, że będę chciał tutaj zrobić właśnie żyto na ziarno. I wtedy zobaczycie, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Pod tym względem. Zobaczymy czy się doma. Uda mi wykupić na spożywach. Już to na fajny nowy zrobiłem duży. Więc teraz trzeba będzie pokombinować z pieniędzmi, ale to tylko znaczy, że sezon pożywa, więc myślę, że jakieś tam jeszcze pieniądze jakiekolwiek będą pod tym względem. No i opki też się chciałem w ogóle gadać później być więcej. Tutaj myślę, jestem dobrej myśli. Ale tu wszystko jakoś ładnie, pięknie pójdzie. Cyk. W sensie tylko te pole nie wymagały wapna, nic, więc tutaj mam
Też to uwapnowane było chyba na początku, tak? Tak, było uwapnowane, więc teraz tylko tutaj ruszyć obornik. Inaczej, zaznaczymy widzę, przegrywać. Rzucić obornik i zaorać. Nawet żyto infinite. Jest trochę roboty, no ale to tak no, po prostu trzeba będzie zrobić to na jesieni, żeby tylko później posunąć na, wysnąć na wyżej nałozem. I mieć to z głowy, tak powiem. Nie mówię, że wtedy miałem spokój na wyjątku ze sobą. Ale raczej. Dobra, tak to wygląda. No tutaj ten zbiornik będzie. Drugi zbiornik. No myślę, że parę chyba zostaje powinny mieć. Tam 30% jest. Więc takie trzy zbiorniki na jedną szczepę, trzy zbiorniki na drugą. No, fajnie by było, ale tak będzie praktycznie, tego nie wiem. Dobra. Będziemy myśleć, a będziemy tutaj mieli już pełno alfamy, pełno w momencie. No co ja oddaję. Oddaję urządzenie. W momencie naprawdę za i liście. No teraz co, jeszcze beczka by się przydała. Ale gadałem z znajomym. No ma dość sporą beczkę. Ma 10 tysięcy. Zastanawiam się, kiedy się pojawi. Pod tym względem, no ale powiem szczerze, tutaj znajomi co mam do wyłożenia. Chcę ją wykorzystać, a dawno takiej akcji nie było. A moja to się tam dawała z samego początku, teraz to praktycznie nie wcale, tak można powiedzieć. Przy ilości nojowicy, że mówię, 60 tysięcy litrów nowej, do tego 4 tysiące starej, mam prawie 60 tysięcy litrów mamy nojowicy. Kurwa, nawet nie trzy zbiorniki tu wchodzą, dwa zbiorniki z hakiem. Pięć zbiorników, nie to, z tego co wychodzi. Dobra, odpalamy. Zbiorników pewno. No. Zdrowo, zdrowo sypie. No tak, a i po zbiornika. Czy czekaj. Więc na pewno będę miał w boku na przyczepie. Ale zgadałem się z właścicielem tych przyczep. Moim poprzednim właścicielem, o tak to powiem. Tych przyczep. Pytam się, czy jest możliwość jakaś tutaj, mówię, powiedzmy, odbudowy, czy te oczy wytrzymają. Mówi, że on tego nigdy nie stosował, ale mówi, że jeszcze można je wyłożyć jakieś tam na stawki, które na pewno byś więcej będą mieściły. Ile to nie wiem, czy tonę, czy dwa. Powiem szczerze, że też ciało nie trzeba będzie pomyśleć na kukurydzą. Czy kukurydzy. Żebym pewnie chciał zakupić te wspomniane stawki. Bo ponieważ chcę jakoś tutaj fajnie to ogarnąć, żeby kukurydzy nie wozić na sprzedaż. Bo jeszcze nie wiem, tej kukurydzy nie będę magazynował, ale też pistolet też będę. Trzeba wiedzieć, jak to wyjdzie finalnie, bo żeby kupić te dzierżawy, to ja mówię do poprzedniego odcinku, no trzeba będzie troszeczkę pomyśleć, jak tu sobie tu ogarnąć ten temat. Ja czekam, pojechał teraz w tamtą stronę, czy to by jakoś dało, czy to była jakaś możliwość lepsza. Czy ja się dowiem, że teraz tym kombajnem. Dobra, zobaczymy, pojedziemy. No tak, to generalnie. O kurde, to nie wiem, że nie schowany. Dobra. Zapomniał, że nie. Widzisz, mam wpływ na remontu. Więc tak. Co ja na sprzedaż jest w stanie na razie 20 tysięcy jest 30 ton powiedzmy tego owca. No i teraz mam tylko tak swoje do zbiorów. To właśnie teraz odkusiłem aktualnie i mam kupedzę. Dwa pola kupedzy na jarno. No polnaki, dwa pola kieszonki, więc jakieś dużo tutaj mogę kupedzić. Z tego względu tak jak wam mówiłem.
Będę chciał właśnie omówić ten temat, że siano kieszonka, kupuję trochę i siana, i to wszystko. Więc myślę, że te punkty, które mam, powinno mi starczyć. Dwa pola mniejsze, które będę chciał teraz właśnie skosić, takie kieszonka też powinno mi starczyć. No i oczywiście siano kieszonka będzie jeszcze na tym nawiona, więc myślę, że powinno tu jakoś w miarę pójść. Powinno mi starczyć. Też kukurydzy jeszcze mam też pełno. Nie, przede wszystkim mam kukurydzy pełno. To mi się dało pomyśleć dobrze. Przecież się na książkę dopiero robiłem na takiego pokoju. Wezmę. Teraz pytanie, czy będzie sens mi teraz robić jeszcze filmy? Widzi pokoju? Chyba raczej nie. Trzeba będzie chyba kupić owijakę, bo żeby już nie pożyczać od dziutka owijaki co chwilę. Powiem tak, kurwa, że to się na mnie, że kurwa taki bamber, a owijaki nie ma. Więc teraz muszę popatrzeć, czy za owijaki. Wydatków, planów jest pełno, pieniędzy nie ma. Pod tym względem, no co zrobić? Czy jakby chciał więcej? Dużo więcej pod tym względem. Miał być ciągnik. Ciągnik też będzie. Ale stwierdziłem z tego znajomym, że jednak chyba tego case'a nie będę brał. Poszukam czegoś innego. W sumie powiedział, po co kurwa się zresztować mi w rozwoju? Bo mówi, tamten to akurat mi fajnie był case takiegoś gościa, co byś z początku jak miałeś, żeby ten case był, to mówi spoko. A teraz to moim zdaniem to bez sensu. Tam właśnie siedzieliśmy, gadaliśmy. Gdybyście co robiliśmy, piliśmy piwko, mocniejsze tunki piliśmy. No i tak sobie gadaliśmy właśnie, że nie, mówię lepiej, jak masz i zainwestować na 30, 40, 50 tysięcy w ciągnik, poczekaj jeszcze z obudowaniem, dopiero zainwestuj do większego pieniądze, bo to mi sensu nie ma. No i tak suma sumarum, zaczęliśmy tak sobie wiedzieć, przeglądać, patrzeć. Ale fajne ciągniki, które ja bym chciał, no to są ciągniki 110, to jest tak minimum. A czy jest pora już na te 110 koni? Za wcześnie. Więc podejrzewam, że ja nie będę ciągnika kupował teraz w ogóle. Bez powodowane do tym, że za często wymieniam ciągniki. Jest za duża przelobowość. No i bez sensu jest to robić. Jeśli teraz ciągnik mi chodzi, jeśli ciągnik chodzi, to po co on teraz wymieniać, bo na gminki to kombinować, tak? Fajnie by było mieć nowy ciągnik. Nowy ciągnik, teraz patrzyłem 100 120 koni Polanda. I nie ukrywam, chciałem takiego Polanda tutaj, takiej mocy. Pewnie chcę zupełnie nowy, ogólnie i tak dalej. Ja bym chciał właśnie New Hollanda, ewentualnie nietuzinkowo klasa. Żeby klas był. Ale czy tak wyjdzie klas? To już 600 tysięcy? 600 tysięcy, tylko już wiecie, no full opcja itp. itd. Więc tutaj te 600 tysięcy jest dużo, ale z nawigacją oryginalną. Jednak teraz jak popiję do case'a tego właśnie z oryginalną nawigacją i z tym wszystkim, więc tutaj myślę, że gdzie patrzę na te ceny życia realnego, no to mimo wszystko tak trzeba mieć długo dorabiał. Teraz, jak ktoś mi, nie żebym uraził pożycia czy posiadaczy tego ciągnika, ale powiedzmy tak zwanego kupiego w Holandach. Czy głupiego, o, głupiego fantaka jak ja mam w życiu realnym, jak się mówi, to teraz na pewno trzeba dużo nie dać, nawet za używkę, się patrząc co za używkę, tym więcej trzeba dać niż nowego, bo te programy unijne weszły, wiadomo, więc ceny tych programów po tej tytuł dofinansowań większyły się, to i automatycznie większyły się maszyny dla innych rolników, którzy chcą kupić sobie nowe maszyny. Bo jak ja chcę coś kupić, powiedzmy, no to teraz trzeba na pewno wybudzić pojemne ceny. Patrzyłem tam tak jak wyglądałem, chyba 140 tysięcy.
zamówki swoim wyposażeniem, w sensie tu lub w wierzchu. Już mam podel i chwyt na kosztowało mi 140 tysięcy. Teraz nie wiem, czy sam ciągnik teraz tyle nie kosztuje. Do tego teraz tu to chyba 170 tysięcy, coś takiego chyba teraz kosztuje. Więc no jest kurwa dobra teraz. O, plany tu już też w ogóle Polandy. Nie mówię, że plany super. Ale nie są też za dobre, coś dla mnie. A to może kwestia operatorów, nie wiem. Kompania, tak i tak dalej. Tu już nie będę się dać do prywatu. Pod tym względem. Tak. Co miałem powiedzieć? Takiego Polanda w pojeszu bym chciał. Mieć nie powiem. Nie chcę. Coś fajnego nowego mieć. To taki w moim Polandach jeszcze 360 tysięcy nowy. 60. Jak się nie mylę. Jak się nie mylę, bo nie pamiętam. Nie zobaczcie, bo nie będę chciał kupować ciągniku, muszę mniej więcej wtedy wiedzieć, jaki ciągnik mieć, żeby to mniej więcej te ceny orientacyjne mieć, tak? Jakie to pieniądze? Jeszcze oczywiście jak na rynki będę wkazał, to plus 23% inwentury. To inaczej by się nie dało. Trzeba sobie będzie to doliczyć. Więc no, trzeba będzie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Na razie wiem, że nie martwię się zbytnio tym. No bo tak naprawdę dwa takie rzuty byków, czyli dwa lata odłożonej kasy byków i mam, a może i więcej, może nawet nie, może nawet nie dwa lata, zacząć też jakie ceny za mleko będą i jakie będą teraz ceny za byki, dlatego nie wiem. Ogólnie za mleko trochę mi tutaj podanili, może te 50 euro za mleko, no trochę sobą, no ale co, no chciało też jak na pewno, więc nie ma takiej tragedii, nie wiadomo, tak jak przykro teraz wszystkie spada kredytu, bo tam jeszcze mają takie ziemi i tak dalej, to miał 30 tysięcy. Więc miałem 30 tysięcy, tak teraz, no to tak trochę nie jest, nie halo. Ale wiecie, no tam kogo nie mówię, no po 8, 20, 19, 20 i to na udo, więc no, tu są naprawdę fajne HF-ki, czekarki, no fajne jałki. Bo to nie wiadomo, 6 tysięcy. To jest moim zdaniem nie jest tak mało. Na życiu, ale to są wiadomo ceny śmieszne. Jest tak patrzę naprawdę. To tym względem, że jabłki tak to wam kosztować na 11 kurwa tysięcy. A pewności nie masz kurwa, czy to w ogóle mi dawało mleko. Więc ja kupiłem szczerze, ile to było 6 lat temu. Dzień 6 lat temu. Kupiłem pokojowe spodniówki z papierami, kurwa. Miałaby lać mleka, kurwa. No bo na byle czym chowane były, to będzie lały i będą lały te mleko, no. Wiedzieliby się. Wiedzieliby się, no i proszę Państwa. Bałudo jest zajebiste. Bo w płonkach, bańkach czy w kanakach to każdy inaczej mówi. Mnie się nie mieściło po dwóch unojach, a później mleko w dół i jedna krowa fajtła, z jednej strony przez moje takie, znaczy moje nie moje, no po prostu osłabła za słabe, no to nie lat miało. I się udusiło. To się fajtniło i no i udusić. No druga poszła na mięso, bo już miesiąc czasu się doiła, a później już zaczęła się jeść. No i zajebiście. Czyli to ma na zajerzajówki 40, nie 40 kurwa, to nie na tym. Już mi się pomylić po pierdoliwa. Dał wtedy 5 miesięcy co. Można na zajerzajówki kupić, można trójkę jeszcze. A to były z papierami fajnych krokki.
ładny gabaretowy, wszystko, no ale co? Poszły, poszły. A, teraz ma się kurwa majówki za. No i też 5000, tylko że to było już tego pułapu drożyznie. I co, dają mleko kurwa i ma tam jakoś tam narzekania, nie wiadomo. Może nie dają jakoś tam dużo. W sensie nie dają 20 litrów. No ale należą powiedzmy tak 4, nie wiem, 6, 8 litrów. W zależności od sztuki, ale wiecie, dłużej pożyją. To się mówi, się na kasie zwrócą. Jeszcze powiem tak. Każda kawa się zwróci, jeśli jest dłużej niż 2 lata. 3 lata. Mimo na tych małych litraży, bo powiedzmy na to, powiedzmy 7-5 litrów umie. Oraz bywa więcej, ale nie, mało ważne. Więc sobie 5 litrów. Na uduj i sobie na wiem, no, trochę śmieszne to brzmi, ale takie realia. No powiedzmy 5 litrów, więc powiedzmy 300 dni w roku jest dojona, czyli mamy ile, proszę państwa, na 300, no tak, 300 dni, powiedzmy, że 300 dni ją doimy, powiedzmy te 2 miesiące jest zasuszona. I tak, 300 razy 5, mamy 1500. Widzicie? Nie, to dobrze liczę. No i policzmy teraz razy złotej silnie. Tak, nie jest aktualnie taka cena mleka. No i taka cena, ale nie ma razie. Więc mam ile? 2250. Tak na szybką matematykę policzę. Dlatego mówię, ma 250, czyli powiedzmy chyba zwraca mi się, faktuje nam 5000, powiedzmy sama mleko zwraca się 2 lata. A wiadomo, że tak idzie średnio nam powiedzmy te 5 litrów, ale wiadomo, że jest i więcej tego mleka, tak? Bo tam podaje po 10 litrów. Na wódu i nie pasuje. I tam nie ma co płakać, człowiek, tym bardziej się cieszy. Ale powiedzmy to 5 litrów. Bo mówię, no powiedzmy 2 lata się zwraca chyba, tak? Bo 2050 razy 2 to mamy 24500. Tego razie czego to wiadomo, sprzedajemy i z tego praktycznie można powiedzieć, że wszyscy zdrowie z tego, co znaczy nie wzięli za zadaliśmy za to. Wiadomo, że mleka się waga, mleko to jest produkt 80, tylko 2 złote i ten zakład, to inne maczanie to inaczej. Więc teraz właśnie na co zbytnio patrzeć. Ja ustawiam tam, gdzie mi niewygodnie, tam, gdzie nie ma jakichś tam większych problemów i to wszystko. I to wystarczy. Może tańsze, ale pewniejsze. Odstawam już dłużej, a za chwilę coś problemy. To i później jest problem. Dobra, myślę, że dzisiejszy myśl to był wydarzony tyle. Jeśli takie się to chcecie, to wybieraj komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do tego odcinka. Na razie. Cześć.